Witam Państwa serdecznie na takim łączonym z wykładzie po pierwszych dniach otwartych kampusu Ochota. Nazywam się Jacek Szczytko, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Zajmuję się inżynierią nanostruktur, to jest taki wydział, znaczy kierunek, który jest prowadzony przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki. Także jeżeli będziecie chcieli kiedyś studiować naraz fizykę i chemię, to bardzo zapraszam. Tutaj. Są ze mną pan Andrzej Gołębiewski, który przygotował tutaj pokazy i teraz robi zdjęcia. I za chwilę się również pojawi Jarek Rybosiński, a Anita jest też, Anita też będzie. Dobrze. I oni przygotowali dla Państwa pokazy. To będą pokazy ilustrujące kwazycząstki, dlatego że kwazycząstki to jest troszeczkę takie byty, które Państwo za chwilę zobaczycie. One żyją w pewnych szczególnych okolicznościach, znaczy bardzo silne pola magnetyczne albo bardzo niskie temperatury, ale niektóre z tych właściwości postaram się Państwu zademonstrować nawet teraz. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani tym wykładem, to na pewno ukaże się na moich stronach internetowych. Jeżeli Państwo będziecie chcieli je zdobyć, to trzeba wygooglać moje imię i nazwisko, czyli Jacek Szczytko. Chyba nie będzie zabezpieczone hasłem, ale jakby Państwo znaleźli coś ciekawego, co jest zabezpieczone hasłem, to login jest student, a hasło łatwo zapamiętać, bo to jest Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I to tak można zrobić. Dobrze, proszę Państwa, bardzo lubię to sformułowanie księdza Michała Hellera o tym, że dialog z przyrodą musi być prowadzony w języku matematyki, bo inaczej przyroda nie odpowie na nasze pytania. I to jest prawda, tak? Większość tych rzeczy, o których dzisiaj powiemy, te kwazicząstki, one wynikają jako pewien koncept matematyczny, który o dziwo daje się zmierzyć. Tak? To znaczy najpierw jakby przewidujemy albo po eksperymencie próbujemy opisać i okazuje się, że matematyka daje nam narzędzia do stworzenia pewnych rzeczy. To, co tutaj widzicie, to jest tak zwane głębokie czy ultragłębokie pole Hubble'a. To jest obszar kosmosu, który zasłonicie łebkiem szpilki na wyciągniętej ręce. Tak? Możecie sobie popatrzeć w niebo, łebek szpilki to wszystko zasłania, a tutaj to jest głębokie pole, ponieważ tam prawie nie ma gwiazd. Każdą ciapkę, którą tutaj widzicie, to jest galaktyka. To jest galaktyka, 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 galaktyka. Znaczy, my staramy się powiedzieć na tej naszej planecie od historii całego wszechświata, używając aparatu matematycznego i używając fizyki do wyjaśnienia zjawisk. I nasz wszechświat powstał w wielkim wybuchu prawie 14 miliardów lat temu. Potem ewoluował. No, ewoluował w taki sposób, że w tej chwili wiemy, że mamy do czynienia z materią i promieniowaniem. Państwo jesteście zbudowani głównie z materii, można sprawdzić, prawda? I jesteśmy zbudowani z pierwiastków. Mniej więcej pod koniec XIX wieku już wszyscy byli przekonani, że rzeczywiście są pierwiastki, można je ułożyć w tablicę okresową. No i ludzie zastanawiali się, z czego jest bardziej zbudowana ta materia. No i zaczęli odkrywać składniki tej materii. Tak? Pierwszym takim składnikiem, który bardzo łatwo było odkryć, to jest elektron. Zaraz Państwu pokażemy nasz elektron. Tutaj panie Andrzeju, jakby Pan mógł pokazać elektron, czyli właśnie przez maszynę elektrostatyczną, prawda? To widać było, że coś można oderwać z atomu. No i to coś, co się odrywa z atomów, to jest jakiś ładunek ujemny. W związku z tym istniało podejrzenie, że w związku z tym, że gdzieś jest kompensujący to ładunek dodatni i on musi być złożony wewnątrz jąder atomowych. To jest takie bardzo... chyba łatwiej będzie, jak w ogóle jedna kamera będzie włączona od razu jeszcze raz możemy, prawda, zobaczyć. No, znaczy, to każdy z Państwa, kto chodził po wymianym dywanie, właśnie zajmował się produkcją elektronów. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, jak w takim razie ta materia jest dalej zbudowana i zaczęli odkrywać jej dalsze składniki. Tak? Do tego służyły takie urządzenia, które się nazywają akceleratorami, gdzie w wyniku zderzeń powstawały kolejne składniki materii, bo się bardzo szybko okazało, że atom to nie tylko elektron i jądro, bo jądro się składa jeszcze jakichś mniejszych elementów, czyli protonów i neutronów, a jak ze sobą się zderzymy, się zderzy, to potem powstaje znowu cała masa różnych cząstek,
ciastek i w latach 50. Czy nawet 60. fizycy stanęli przed problemem tego się nazywało particle zoo, czyli co zderzają, prawda, to odkrywają nową cząstkę. I z tych cząstek było strasznie dużo i okazało się, że zamiast wchodzić w coraz bardziej elementarne oddziaływania, bardziej elementarne cząstki, tak żeby rozebrać ten atom na takie małe i zobaczyć, co tam jest w środku, się okazało, że tak naprawdę jest odkrywane mnóstwo różnych cząstek elementarnych. No i wymagało to uporządkowania i to uporządkowanie przyszło ze strony teoretyków. Gell-Mann i George Zweig wysunęli koncept jeszcze mniejszych składników materii, czyli właśnie cząstek elementarnych, i te cząstki elementarne to są nasze podstawowe składniki, z których składają się, w zasadzie składa się cały nasz wszechświat. Tak? To jest model standardowy wszechświata. Tutaj jeszcze gdzieś jest model bozon Higgsa, przepraszam. Ale poza tym nasza tablica Mendelejewa, zamiast wyglądać w ten sposób, to dla fizyka wygląda jakoś tak. Tak? To znaczy mamy do czynienia z generacją takich materii, na którą się składają, z której się składają jądra atomowe, czyli neutrony i protony, czyli to są kwarki. Ta nasza materia, którą my znamy, składa się z kwarków dolnych i górnych, ale jest jeszcze, są wszystkiego, są trzy generacje, no i się składa, my się składamy z elektronów, ale są jeszcze cięższe leptony i tak mniej więcej wygląda model standardowy wszechświata. Ja bym od tego chciał, proszę Państwa, wyjść, to znaczy jako od czegoś, co Państwo na pewno jakoś musieli słyszeć, tak? Mniej więcej ludzie przychodzą na nasz wydział, to jakoś o kwarkach się potrafią dowiedzieć. A ja bym teraz chciał, proszę Państwa, skręcić w zupełnie inną stronę. To znaczy fizyka kojarzy się z odkrywaniem świata, tak? Tych praw, które są na takim bardzo podstawowym, elementarnym poziomie. O tym teraz się zastanawiałem, czym jest przestrzeń, tak? Czym jest czas, czy to jest kwantowane. Ale ja bym chciał Państwu pokazać fizykę też z innej strony i temu będzie służył dzisiejszy wykład. Otóż jako wymyślanie nowych rzeczy. Nie tylko odkrywanie ich, tak? Ale wymyślanie zupełnie nowych, bym powiedział, tablicy Mendelejewa, tak, zupełnie innych rzeczy nieistniejących chyba w kosmosie. One istnieją w naszych laboratoriach, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że chyba, że są jeszcze jakaś cywilizacja obcych, która lubi kondensaty Bose'ego Einsteina, ale o tym będzie za chwilę, tak, to za moment. No dobrze, jeszcze jest jedna ważne rozróżnienie, które chciałem dzisiaj wprowadzić. Ono już akurat jest bardzo fizyczne. Chodzi o mądrze mówiąc statystykę, ale tak naprawdę w trakcie naszego tego wielkiego wybuchu 14 miliardów lat temu jakoś tak się zdarzyło, że nasz wszechświat rozpadł się na dwie kategorie cząstek. Na cząstki, które są nazywane fermionami i cząstki, które się nazywają bozonami. I one się różnią w różny sposób się zachowują, jeżeli chodzi o to, mówimy o statystykę, ale na przykład jak się zachowują w niskiej temperaturze. Otóż fermiony nie lubią się nawzajem, tak? I fermiony przypominają ludzi, którzy wchodzą do pustego pociągu i każdy zwykle to nie jest tak, że każda nowa osoba, która wchodzi, wsiada w tym samym przedziale, tak? Tylko szukamy takiego, który jest pusty, tak? W związku z tym fermiony są to takie cząstki, które mają taką właściwość, że w najniższej temperaturze, jaka jest możliwa, nawet w zerze stopni Kelwina, jeżeli byłoby możliwe do osiągnięcia, to one nie zajmą wszystkie najniższej energii, co ma swoje konsekwencje, za chwilę sobie zobaczymy, dlatego że to oznacza, że na przykład energia kinetyczna takich cząstek nigdy nie może być zerowa. Przepraszam, są być może dwie takie cząstki, dla których ta energia będzie zerowa, dlatego że każda inna energia musi się różnić od tych nieszczęsnych dwóch cząstek i w związku z tym one będą obsadzały coraz wyższe stany. Inaczej się zachowują bozony.
A bozony, kiedy je odpowiednio mocno ochłodzimy, wszystkie nie widzą problemu w tym, żeby wszystkie usiąść do jednego przedziału, wszystkie, żeby zajęły najniższy stan energetyczny. To ten świat fermionów i bozonów jest tutaj przedstawiony także. Znaczy większość naszych cząstek elementarnych, z których składa się nasza bateria, to są, to jak widać, fermiony. Tak? Fermiony się charakteryzują tym, że mają przede wszystkim półkołówkowy swój spin. Natomiast nośniki oddziaływań, fonon, gluon i bozony Z i W, to są, i bozon Higgsa, to są bozony, czyli cząstki o spinie całkowitym. Od razu tak się nasuwa pytanie, czy jak wam się wydaje, czy można z dwóch bozonów zrobić fermion albo z dwóch fermionów zrobić bozon? Znaczy ze względu na ten spin całkowity, jakby się to dodawało, jakiś całkowity spin układu. No to jak wam się wydaje, czy można na przykład pomyśleć, że dodawanie dowolnej ilości bozonów da nam spin połówkowy w sumie? No nie bardzo, bo dodajemy zawsze tam 1, 0, 1, 1, parę jedynek, nam wyjdzie zawsze liczba całkowita, a nie wyjdzie nam spin ławkowy. Natomiast jeżeli chodzi o fermiony, no to widać, że jeden fermion to jest fermionem, ale dwa fermiony w pewnych sytuacjach moglibyśmy powiedzieć, no jak coś ma spin, ten moment pędu jedna, druga i drugi i jeszcze jedna, druga, tak, to w sumie mają prawie jeden, z daleka będzie wyglądało jak bozon i tym się właśnie zajmiemy za chwilę. No dobrze, to teraz jest jedno ważne równanie, które ja bym chciał dzisiaj Państwu zaprezentować i przypomnieć. Potrzeba je do tego tablicy. To jest równanie energii kinetycznej. To, bo ono się będzie często tutaj pojawiało, to znaczy mam nadzieję, że Państwo wiecie ze szkoły, energia kinetyczna od prędkości zależy jak mv kwadrat przez 2. Tak? Czy jest osoba na sali, która nie wie o tym? Tak? No to wiadomo, że coś takiego jest. Jeżeli teraz zamienimy tę energię kinetyczną jako energię kinetyczną, która zależy od pędu, a pęd to jest iloczyn masy i prędkości, no to tutaj trzeba wstawić masę, tutaj masę, tak? To teraz mamy tutaj pęd kwadrat przez 2m. No i to jest równanie, które bym chciał, żebyśmy mieli na uwadze. Teraz jak wygląda wykres energii kinetycznej? Wykres energii kinetycznej typowo wygląda w ten sposób, że tu mamy energię kinetyczną, a tutaj mamy na przykład prędkość albo pęd, wszystko jedno, tak? Co muszę narysować? Co to jest za krzywa, która tak w ten sposób zależy? To jest linia prosta, co to jest? Parabola. Ktoś tam krzyknął parabola. Rodzina krzyknęła, dobrze. Parabola, tak to wygląda. Tak? To znaczy, jeżeli rośnie nam prędkość naszej cząstki, no to rośnie jej energia kinetyczna. Zaraz zobaczymy, że w pewnym przybliżeniu, ale tak jest, ale tego się możemy spodziewać w naszym wszechświecie. To jest bardzo ważna uwaga, dlatego że ona też jest ważną uwagą, jeżeli chodzi o bozony i fermiony, bo na przykład wszystkie bozony w najniższym możliwym stanie, kiedy mają najmniejszą energię kinetyczną? Jak mamy 10 bozonów, czy 10 tysięcy, czy 10 miliardów bozonów, to kiedy one mają najmniejszą energię kinetyczną? No tutaj, tak? Czyli kiedy stoją, kiedy ich prędkość jest równa zero, tak? To byśmy powiedzieli, że wszystkie bozony muszą stać, to jest stan bozonowy i to jest właśnie, za chwilę zobaczymy kondensat Bose'ego Einsteina, wykonany u nas, tak, polski kondensat narodowy nasz. Natomiast co się stanie z energią kinetyczną fermionów? No w tym miejscu okazuje się, bo fermion, jak zajmie ten stan, to tutaj może być tylko jeden. Ewentualnie drugi się dosiądzie ze względu na jeszcze wewnętrzny spin tak zwany, tak? Ale powiedzmy, że będą maksymalnie tutaj dwa stany. Następnie jak będę chciał jakiś kolejny dorzucić, no to już tutaj nie przyjdzie. To znaczy kolejne będą musiały mieć coraz większą energię, co oznacza, że ten fermion będzie się poruszał z prędkością plus V w prawo, a ten minus V w lewo. To jest powód, dla którego gwiazda neutronowa nie kolapsuje, tak? Dlatego, że neutrony są fermionami, ale w całej gwieździe neutronowej
Tylko tych felefermionów, które stoją, mogą być tylko dwa takie neutrony, natomiast wszystkie inne muszą się poruszać w prawo, w lewo, w górę, dół, w trzech wymiarach. Właśnie i pojawia się takie ciśnienie gazu fermionowego, które zapewnia stabilność gwiazd. No i w naszym wszechświecie, podsumowanie, w naszym wszechświecie mamy energię kinetyczną związaną z właśnie taką zależnością, czyli prędkość może tutaj w przybliżeniu małych prędkości dowolnie się zmieniać, a w przybliżeniu dużych prędkości, no my nie możemy przekroczyć prędkości światła. Państwo na pewno słyszeli, że prędkość światła jest maksymalna, w związku z tym ten wzór tutaj, to jest dokładnie ten sam wzór, jak Państwo widzicie. Nie wygląda na pierwszy rzut oka, ale jak się rozwinie dla małych prędkości ten wzór relatywistyczny, to się dostanie zwykłą energię kinetyczną, o tu w tym czubku. On się zachowuje jak parabola, a potem się robi liniowy i ta liniowość oznacza, że no, zbliżamy się do prędkości światła. Samo światło wygląda, relacja ta energii od dla cząstki bezmasowej jest właśnie taka, to znaczy no, ona się porusza z prędkością światła albo w prawo, albo w lewo. A ta relacja taka jest, znaczy ta zależność jest właśnie taka. Jeszcze zanim sobie powiemy trochę więcej o quasi-cząstkach, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, od której musiałbym, znaczy chciałbym, żeby Państwo wzięli pod uwagę, nie wiem, wiedzieli. Mianowicie jest coś takiego jak dualizm korpuskularno-falowy. To się tak mądrze nazywa, ale po prostu nasze elektrony, protony, cała materia, której się składamy, w pewnych sytuacjach ma właściwości falowe. To znaczy, jeżeli byśmy strzelali taką kwantową cząstką przez dwie szczeliny, no to ona nie tylko poleci tam, gdzie jest tam cień tych szczelin, tak, ale jeszcze będzie się zachowywała jak fala. I to jest taki przykład, takie doświadczenie, gdy przez dwie szczeliny były przepuszczane pojedyncze elektrony, tak jeden po drugim. Jak było ich 8, no to tutaj było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? Tu chyba jest 9 nawet. To nic o nim nie przypomina, ale jak potem przepuszczono je tak po kolei, no licząc 270 na 60 tysięcy, pojawiły się prążki interferencyjne. Rzeczywiście de Broglie na początku XX wieku zaproponował, że tak samo jak światło, można powiedzieć, że składa się, no to jest fala elektromagnetyczna, ale można jej przypisać własności korpuskularne, czyli fotony. To materia podobnie ma własności falowe i tylko teraz ta długość fali jest związana z pędem cząstki, czyli fala, która się nie porusza, jest strasznie długa, dlatego że bardzo mała prędkość oznacza bardzo mały, no właśnie ten wektor K, który się nazywa wektorem falowym, a to on oznacza bardzo dużą długość fali. A cząstki, które się poruszają, mają krótszą długość fali. Nie, w mikroskopach elektronowych używa się elektronów, które bardzo szybko się poruszają, mają dużo energii właśnie po to, żeby zobaczyć bardzo małe obiekty. No i proszę Państwa, wiedząc to, chciałbym teraz przejść do materii skondensowanej, do quasi-cząstek i oddziaływań wielociałowych. Może zanim zaczniemy to ja bym już poprosił Jarka i Anitę, żeby pokazali naszą szybę w podczerwieni, bo ten eksperyment będzie chwilę tutaj zajmował. To jest specjalna, magiczna szyba pokryta grafenem. Zaraz będzie o grafenie, to tylko chcielibyśmy Państwu pokazać efekt płynięcia prądu przez grafen. Nasz też rodzimy polski, duma. Tak, mamy tutaj ze współpracą z ITME właśnie pokażemy Państwu. To ja może będę mówił, a Państwo wtedy zobaczycie jak wygląda szybka. Może Jarku też byś pokazał naszą salę, żeby pokazać, że rzeczywiście to jest kamera termowizyjna. Mogą się Państwo spróbować ukryć przed komarem. Jeżeli uważacie, że wystarczy zgasić światło i komar Was nie widzi, to... Można. Nie widać, że niektóre osoby mają okulary, prawda, i one są odpowiednio chłodniejsze. A pokażemy teraz tą szybkę. To jest szybka w części pokryta grafenem, a ja zaraz będę mówił, zaraz powiem trochę o własnościach tego grafenu, ale ponieważ ona będzie przez pewien czas się ogrzewała, to teraz, żeby Państwu pokazać, że
A czyje to nogi? To się ktoś odbija, tak? A, to się odbija. No, to jest odbijanie się. No dobrze, to tak wygląda, tak będzie wyglądało nasze najbliższe doświadczenie, a ja jeszcze chciałem powiedzieć o tych oddziaływaniach wielociałowych, tak? Otóż proszę sobie wyobrazić, że zajmujemy się teraz nie pojedynczymi atomami, takimi bardzo małymi obiektami, tylko kryształami. W takim krysztale mamy kolosalną ilość cząstek, 10 do 23, tak? W jednym molu, więc to jest ogromna ilość cząstek do opisu i by się wydawało, że aparat matematyczny nie pozwala rozwiązywać nawet za pomocą najlepszych superkomputerów problemów, które o takiej złożoności. Ale to okazuje się, że można te rzeczy, ten opis teoretyczny sobie uprościć w pewien sposób. I oczywiście wiemy, że mamy tutaj jakiś kryształ, ale możemy w różny sposób modyfikować sytuacje fizyczne albo opis matematyczny. Możemy wyjść od tego, że mamy po prostu kryształ zbudowany z atomów. Tam te atomy tworzą jakieś wiązania chemiczne o pewnej strukturze, o pewnej symetrii, w której się pojawiają jakieś defekty, domieszki, tym się zajmuje, prawda, fizyka półprzewodników. Pojawiają się złącza, technologia dwuwymiarowa, jednowymiarowa, obiekty zerowymiarowe, które też badamy, o których będzie też za chwilę i będą pola zewnętrzne, które się pojawią. I teraz chciałbym krótko Państwu pokazać cząstki elementarne ciała stałego. Tak? Czyli wyobraźmy sobie, że tak jak mamy cząstki elementarne odkryte przez fizyków w akceleratorach, w eksperymentach z wysokimi energiami, które pokazują nam składniki materii, z której następnie staramy się zbudować atomy, z atomów DNA, z DNA życie, z życia, nie wiem, Ziemi, nie, może nie tak, ale coraz większe struktury, tak, aż do galaktyk. O tyle w ciele stałym mamy troszeczkę inną, z czym innym do czynienia. Otóż ja pokażę, jak wyglądają cząstki elementarne, które wprowadzamy właśnie, to będą quasi cząstki. I z tych quasi cząstek będziemy budowali quasi inne cząstki i quasi jeszcze inne cząstki, będziemy je badali. I to jest taka tablica Mendelejewa wielowymiarowa. No dobrze, taką rzeczą, którą mam nadzieję, że Państwo też jakoś wiedzą ze szkoły, że jeżeli mamy jakąś cząstkę chemiczną, atom, możemy zacząć od atomu, no to stany elektronów, które krążą na tym atomie, one mają określone energie, tak? Znaczy na przykład jeżeli chodzi o zapełnianie powłok, w tych tablicach Mendelejewa, które gdzieś tam są na górze, one po kolei zapełniają powłoki S, P, D, F i każda kolejna powłoka ma swoją własną energię, tak jak tutaj jest, prawda, w atomie. Otóż co się dzieje, jeżeli my badamy nie jeden, nie pojedynczy atom, ale grupę atomów i budujemy powoli kryształ? No, jeden atom ma jakieś swoje ulubione poziomy energetyczne, drugi atom obok przyjdzie. No to są fermiony, tak? One nie lubią być na tych samych atomach, w związku z tym coś się rozszczepi. Tak? Przyjdzie trzeci, no i z tamtymi też nie będzie. W związku z tym im więcej atomów wprowadzimy, tym pojawi się coraz więcej takich poziomów i te poziomy nazywa się w ciele stałym pasmami. Tak? Są pewne pasma, które są obsadzone przez elektrony i są takie, które są puste. No tak samo jak w atomie, tak? W krysztale atomu mamy pasma, które są, znaczy poziomy atomowe, które są obsadzone i takie, które są puste, które mogą być zbudzone. Tak? I teraz, co ciekawe, i to jest właśnie ta rzecz, która za chwilę dojdziemy przy quasi-cząstkach, co ciekawe, to ruch elektronów w takich pasmach, w takim krysztale, przez to, że elektron jest falą, dla wielu sytuacji, dla wielu prędkości elektronu, tak, tutaj jest prędkość na osi poziomej, tutaj też na osi poziomej jest prędkość, tak, czy akurat tu jest pęd, no ale to jest masa razy prędkość. Dla wielu sytuacji on po prostu wygląda jak dla cząstki swobodnej. Tak, przypomina parabolę. Ale są pewne sytuacje właśnie, kiedy to nie przypomina paraboli i są takie złośliwe sytuacje, kiedy fala de Broglie, czyli fala materii, ma taką samą długość
jak odległości międzyatomowe w krysztale. Dlaczego wtedy się coś dziwnego dzieje? No bo wyobraźmy sobie, to jest fala, ta niebieska i ta fala czerwona, to są fale materii, tak? Fala, każda osoba wie, co jest fala, tak? Góra, kadołek, gór, kadołek, gór, kadołek, jakieś tutaj są właśnie schematycznie znaczone górki, dołki. No i teraz mamy dwie sytuacje dla elektronu. O tej długości fali, którą ma sieć krystaliczna. Albo te elektrony o tej długości fali, tej charakterystycznej, siedzą centralnie na atomach, albo siedzą między atomami dla tej samej długości fali. Tak? Czyli tutaj jest pewna długość fali i albo elektrony siedzą między, albo w środku, czyli jest jakaś różnica energii między dwiema sytuacjami, bo są różne sytuacje. Tak, czy one są przyciągane przez te rdzenie, czy są pomiędzy tymi rdzeniami. Więc musi dojść dla pewnych okresów, dla pewnych długości fali, musi dojść do rozszczepienia no, tej paraboli. Pojawiają się właśnie przerwy energetyczne i to jest właśnie teoria pasmowa ciał stałych. No i w tych miejscach pojawiają się właśnie ciekawe zjawiska, dlatego że my teraz zamiast mówić o takiej paraboli, tak? My ją sobie ze względu na to, że to jest kryształ, że on jest periodyczny, możemy sobie ją przedstawić w postaci tylko takiej jednego wycinka kryształu. Tak naprawdę on będzie zmultiplikowany w prawo, w lewo, po całym krysztale, w nieskończoność. I bardzo ciekawa rzecz się dzieje właśnie w tych miejscach, gdzie ta fala elektronowa, fala de Broglie, spotyka się z okresem sieci. Dlatego, że tam, proszę Państwa, mamy do czynienia znowu, że energia zależy od prędkości w sposób paraboliczny, ale tym razem ta krzywizna tutaj nie odpowiada krzywiźnie, która tutaj była zdefiniowana jako, nie wiem, 1 przez 2m, tak? Czyli jest proporcjonalna do odwrotności masy, ale jest jakaś inna, to się nazywa masą efektywną. Tak? Czyli coś, cząstka się zachowuje jak cząstka swobodna, cząstka, która podlega prawu takiej energii kinetycznej mv układa przez 2, tylko masa już nie jest masą elektronu, tylko jest masą inną. Jaka to jest masa? No właśnie, może być masa zerowa, o czym za chwilę będzie, albo może być masa typowo w półprzewodnikach, to jest, nie wiem, 1/100, 1/1000, ale mogą być ciężkie fermiony, które mają 1000 mas elektronów. Czyli żeby rozpędzić taki elektron z drugiego prawa dynamiki Newtona, trzeba 1000 razy większej siły użyć niż zwykły elektron. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, mam nadzieję, że widać, to są te pasma. Jedno jest do góry, ale jedno jest do dołu. Te do góry to prosto przeanalizować, tak? Dlatego, że te do góry oznacza, że my mamy dodatnią masę. To jest zwykła, to jest taka relacja, tak jak tutaj, tak? Mamy masę. Tutaj mamy nasz grafen, dla którego musimy mieć inną zależność energii i to jest ta zależność, która jest zależnością liniową i która pozwala nam na wykorzystanie bardzo szybkich elektronów. One mają ułamek prędkości światła w takim grafenie do tego, żeby przekazywać informacje z jednego miejsca na drugi. Nie wiem, czy Jarku, chyba tak. To już jest nasza szybka. Proszę Państwa, ta nasza szybka została dzięki tym szybkim elektronom ogrzana. Dlatego, że ona w połowie jest pokryta grafenem. Mam nadzieję, że widać, że Państwo widzicie, że ona jest przeźroczysta, tak? Ale grafen właśnie jest taką monoatomową warstewką materii o takiej właściwości jak tutaj. Tak? Dlatego się fizycy nim pasjonują, że to można zrobić w doświadczenia relatywistyczne z takimi ultraszybkimi prędkościami po prostu na stole laboratoryjnym. Ten materiał właśnie pozwala nam na budowę nowej elektroniki, o czym chyba niestety dzisiaj już nie powiem. No ale tak wygląda sytuacja dla zwykłych materiałów, tak? Ale co powiedzieć w takim razie o takiej relacji, w drugą stronę? Czemu ona odpowiada? Jak zrobić, żeby parabola była w drugą stronę, kiedy mamy tutaj coś dodatniego na górze, a na dole mianownik? Co to znaczy?
Jaka musi być masa, żeby parabola była w drugą stronę? Dodatnia czy ujemna? Ujemna, tak? Co to znaczy ujemna masa? No to jest coś dziwnego, tak? Bo jak napiszę prawo drugą zasadę dynamiki Newtona, no to ona brzmi siła, czyli na przykład chcę rozpędzić mój elektron, tak? W polu elektrycznym. Pole elektryczne, czyli siła równa się masa razy przyspieszenie. Ja teraz masę mam ujemną. Tak? Przepraszam, masę mam mniejszą od zera. To znaczy przykładam siłę tak, popycham, tak, a cząstka leci w drugą stronę. Więc wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi antyelektronami, dziurami. I tutaj mam dla Państwa krótką demonstrację. Tak się zachowuje pasmo puste, w którym mamy elektrony i tam, jeżeli mamy kawałek trochę niczego, tak? To jeżeli tam byśmy wlali odrobinę wody, no to ona by się zachowywała tak jak zwykła woda, tak? Znaczy ona by w potencjale grawitacyjnym spadała do dołu. Natomiast jeżeli ja zrobię tutaj, proszę Państwa, pasmo całkowicie zapełnione elektronami, czyli właśnie te, o którym ja będę mówił, że będzie miało krzywiznę ujemną, no to jakbym chciał przesłać w potencjale grawitacyjnym coś z jednej strony do drugiej, tylko muszę to Państwo nic nie zobaczą, znaczy jak ja to dobrze zrobię, bo tak to zatkam, żeby tam nie było nic i ach, kurczę, trochę bąbelków było. Znaczy ci z Państwa, którzy widzą bąbelki, to widzą, że to są pewne obiekty, takie antywoda, tak? I antywoda porusza się w drugą stronę niż woda. Wszyscy widzą? O, antywoda poszła do góry. No i w związku z tym te antycząstki takie, tak? Takie, które mają inne zachowanie niż prawdziwe cząstki, takie jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Takie antyelektrony nazywane są dziurami. No w związku z tym teraz można sobie pomyśleć, no dobra, no to tak narysował kilka takich parabol, powiedział, że to jest dodatnie, to jest ujemne, aha właśnie, bo teraz tak, bo w fizyce niewygodnie jest operować masą ujemną, wygodnie jest powiedzieć, że elektron z masą ujemną to jest elektron z dodatnim znakiem, bo wtedy spełnione jest to równanie, tak? Przykładam plusa do minusa i to mi leci do plusa. Tak? Czyli to mi leci do minusa. To, czyli tak jak ładunek dodatni. No to teraz, proszę Państwa, mamy tutaj, chcemy Państwu pokazać, że rzeczywiście te elektrony i dziury istnieją. To znaczy, to nie jest tylko koncept teoretyczny. Tutaj mamy doświadczenie, które się nazywa efektem termoelektrycznym i które można porównać, mam nadzieję, że jest to rozgrzane, tak? Proszę Państwa, proszę sobie na chwilę się zastanowić, jak by wyglądało takie doświadczenie myślowo, gdybym wziął taką rurę, my próbowaliśmy brać taką rurę i nie do końca działa, ale w związku z tym jest to doświadczenie myślowe. Wyobraźcie sobie taką rurę wypełnioną gazem, który może swobodnie po tej rurze się poruszać, tak? W każdym miejscu tej rury może być. I teraz jeden koniec rury włożycie do ciekłego azotu, a drugi zaczniecie grzać palnikiem. W którym miejscu będzie większa gęstość tego gazu? Gdzie on będzie wolał być? Tam, gdzie ma gorąco, czy tam, gdzie ma chłodniej? Gdzie będzie go więcej? Gdzie on będzie kondensował? Gdzie on będzie chciał być go bardziej? W którym miejscu? Tam, gdzie zimne, tak? No bo tam, gdzie gorące, to on będzie uciekał z tego, co go parzy, no bo będzie większa energia termiczna, tak? Ciśnienie wszędzie będzie takie samo, ale gęstość będzie różna, no bo tam po prostu będzie mu za gorąco. I teraz zrobimy dokładnie to samo doświadczenie, tylko że z przewodnikami i te przewodniki, przewodniki, miedź, aluminium, krzem, tak? Jakieś takie obiekty, które przewodzą prąd. I teraz, jeżeli dotkniemy je gorącą lutownicą, to teraz tak, spod gorącej lutownicy to, co może uciec, to ucieknie, tak? No atomy te, które tworzą wiązania chemiczne, nie uciekną, no to się nie, od razu nie roztopi, one muszą tam zostać, ale to, co jest ruchliwe, nośniki, to wymiecie spod tej gorącej. I teraz tak, chciałbym Państwu pokazać to doświadczenie, dwie sytuacje. Dotkniemy niektórych obiektów, one spod gorącego ucieknie i dadzą w efekcie, jak zmierzymy napięcie między nimi, dadzą w efekcie napięcie dodatnie, a zmienimy materiał i dadzą napięcie ujemne.
Tak, czyli raz ładunek przenoszą, jak dodatnie, to znaczy, że elektrony uciekły, tak, elektrony, ale czasami w niektórych materiałach okaże się, że to będą dziury, czyli braki elektronów, antyelektrony. Panie Andrzeju, teraz mamy minus, tak, dotykamy, to jest kawałek miedzi, tak, proszę Państwa, to kawałek miedzi, to jaki został minus, to znaczy, że tam w miedzi przewodzą dziury, proszę Państwa, nie elektrony. Miedź jest dziurowa. A teraz zmieńmy, był minus, zmieniamy na... I teraz mamy nikiel, mamy plus, tak? W niklu przewodzą elektrony. Tak? Czyli ten koncept takich quasi-cząstek, takiego elektronu i dziury, jest jak najbardziej takim konceptem realnym. Zresztą Państwo za chwilę sobie zobaczycie, że jest dużo obiektów, które wykorzystujecie właśnie dzięki elektronom i dziurom. I to ważna informacja, którą chciałem, żebyśmy zapamiętali, to taka, że w ciele stałym tymi quasi-cząstkami już nawet jest elektron, jest quasi-cząstką, tak? Dlatego, że jego masa nie jest masą elektronu, który tutaj skakał przy maszynie tej elektrostatycznej. Ona może zależeć od czego, w czym się elektron porusza. Może być 1000 razy lżejsza niż masa elektronu, łatwo będzie się poddawał polu elektrycznemu, a może być 1000 razy cięższa i będzie bardzo silnie na przykład pole elektryczne ekranowo. No to tu jest takie podsumowanie właśnie, że mamy stan podstawowy, to jak jest pusty stan zbudzony. W ogóle ten quasi-cząstki, proszę Państwa, to jest innymi słowy matematycznie opis, próba opisu zjawisk takich, gdzie opisujemy nie cały układ, tylko jego, mówimy, elementarne wzbudzenie. Tak, że elektron w tym paśmie pustym to będzie elementarne wzbudzenie naszego układu i przypisujemy mu quasi-cząstkę. Dziura jest elementarnym wzbudzeniem tego pasma zapełnionego, tego, które służy do robienia wiązań chemicznych i to będzie elementarne wzbudzenie. Natomiast my będziemy starali się zrobić to z różnymi obiektami po to, żeby mieć właśnie bardzo dużo różnych quasi-cząstek. Więc tak. Na tej pory poznaliśmy quasi-cząstki, które są elektronami i dziurami, tak? I te quasi-cząstki, elektrony i dziury to są quasi-cząstki, gdzie mamy, no albo mamy jakąś masę, albo tę masę nie mamy. A teraz chciałbym Państwu pokazać jeszcze bozony, no bo żeby mieć tą tablicę cząstek elementarnych, to musimy mieć nie tylko fermiony, ale coś, co przynosi oddziaływania. Więc pierwszym takim podstawowym bozonem no to jest światło. W pewnych sytuacjach światło może mieć masę nawet w ciele stałym, ale to już dzisiaj o tym nie powiemy. Natomiast są dwa inne. Jeden to jest fonon i bym chciał, żebyśmy spróbowali zadzwonić tym dzwonkiem ołowiowym, który tutaj mamy. Na razie ja go zadzwonię tak po prostu. To jest dzwonek zrobiony z ołowiu. Tak trochę słabo brzmi, nie? Dlaczego on tak słabo brzmi? Bo ołów jest bardzo ciężki i ma jego drgania sieci, bo to jest takie drgania sieci ołowiu, w temperaturze pokojowej dobrze odprowadzają, że powiem energię tego serca dzwonu, a my teraz za pomocą ciekłego azotu zamrozimy te wzbudzenia elementarne tych drgań. Te wzbudzenia elementarne tych drgań nazywają się fononami. Tak? Czyli nie mamy nie tylko fotony, ale mamy fonony. Fonony to jest tak jak sieć krystaliczna reaguje na drgania. W wysokiej temperaturze ona mocno drga, w niskiej temperaturze słabo, a my zamrazimy to tak, żeby po prostu bardzo, żeby... Mikrofon. No mam nadzieję, że słychać, że to zmieniło swój... Dobra, więc to są fonony, a teraz Anita też bym cię poprosił, bo chciałem, żebyś pokazała jeszcze szybko magnony, czyli wzbudzenia elementarne. Teraz z kolei, proszę Państwa, będziemy mieć wzbudzenia elementarne w magnetykach, ferromagnetykach, czyli to będą, proszę Państwa, tutaj mamy szereg igiełek magnetycznych, one są ustawione tak... Jak widzicie kiedyś stado piesków, to one też się czasami tak ustawią, prawda? Jeden za drugim. No i teraz Anita wzbudzi elementarne, właśnie ten, wzbudzi elementarne wzbudzenie. Znaczy sprawi, że w tym układzie pojawi się magnon, bardzo proszę. O, pojawił się magnon, tak? Czyli taka elementarna fala, która tutaj będzie się propagowała, to się nazywa magnon. O, to już działa, tak? Fonon nasz działa. I proszę Państwa, z tych...
Jeszcze działa? Możecie jeszcze potem podzwonić. I z tych, proszę Państwa, obiektów, tadam, tadam, uwaga, to jest teraz najważniejsza transparencja, moja propozycja budowy Wszechświata. Tak wygląda Wszechświat cząstek elementarnych fizyki ciała stałego. Tak składa się, podobnie, to jest model standardowy Wszechświata. Natomiast dla cząstek, dla ciała stałego mamy elektrony i dziury z jakąś możliwością anihilacji pomiędzy nimi, bo to jest cząstka i antycząstka i tę anihilację też za chwilę sobie o tym powiemy. No i mamy te bozony. Mamy foton, fonon i magnon, które możemy wykorzystać do czego? No możemy wykorzystać do budowy tablicy Mendelejewa i innego wszechświata, tylko tym razem żyjącego w krysztale. Do tego jeszcze możemy dorzucić wymiarowość, ale to już akurat nie będziemy o tym akurat tutaj dzisiaj mówić. Więc po pierwsze, mamy elektron, który jest ładunkiem ujemnym i dziurę, którą nazwaliśmy, że ma ładunek dodatni. Jeśli tak, to jedno z drugim powinno się przyciągać. Tak? A co więcej, powinno utworzyć coś jak pozytonium albo atom wodoru. Atom wodoru to jest proton i elektron. Tak? W związku z tym taki obiekt powinien istnieć i rzeczywiście istnieje. To znaczy, jak zwiążemy elektron dziurę poprzez oddziaływanie kulombowskie, tadam, tadam, pojawi się ekscyton. Tak, to więcej teraz, co się dzieje, jeżeli elektron i dziura się ze sobą spotkają? Jedna jest cząstką, drugą antycząstką. Jak się zrobi, spotka kropelka z bąbelkiem, to jedno w drugie wleci, prawda? Oddając energię tego fotonu. Tak, i to jest pierwsza cząsteczka, czyli taki quasi wodór. Ale możemy iść dalej za ciosem. Znaczy możemy do ekscytonu dołączyć elektron albo dziurę. No to wtedy będziemy mieć naładowany ekscyton, albo inaczej trion, i będzie trion ujemny i trion dodatni. Albo możemy zrobić taką molekułę z dwóch ekscytonów, albo to będzie raczej bardziej przypominało atom helu, gdzie będą dwie dziury i dwa elektrony, i to będzie się nazywało tadam biekscyton. Tak? I mamy już ekscytony naładowane, biekscytony, potem możemy mieć biekscytony naładowane, biekscytony i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, proszę Państwa, mogę iść w kierunku tam na górze, wskazuję się wskaźnikiem, ale nie widać wskaźnika, to jest tablica Mendelejewa. Tak? Mogę budować coraz kolejne obiekty właśnie z tych ekscytonów i biekscytonów. Co więcej, mogę śledzić, która jest czym, to znaczy jest bozonem, fermionem, to jeszcze za chwilę nam się przyda. Czy my tego typu obiekty widzimy? No widzimy. Mianowicie wystarczy, skoro wiemy, że foton zabiera nam informację o tym, jaki obiekt świecił, to robiąc analizę widmową pewnych próbek, możemy powiedzieć, czy świeciły nam ekscytony, czy świeciły nam triony, czy świeciło nam coś innego. Co więcej, tę analizę widmową ja cały czas przeprowadzam na Państwie, używając laserów. Laser czerwony świeci na czerwono, gdzieś miałem zielony, ale już pewnie ten też chyba jest czerwony, jeszcze bardziej czerwony. Ale to jest właśnie anihilacja, to co tutaj Państwo macie do czynienia z czym, to jest anihilacja elektronów, par elektronów i dziur. To jest eksperyment, gdzie... To jest eksperyment dla specjalistów, przepraszam. Chciałem go pokazać wszystkim, że to, bo jestem jego autorem. Ale to jest, proszę Państwa, analiza widmowa w skali logarytmicznej. No tu mamy energię, tu mamy jakieś linie, które świecą. I tak jak mamy linie, które świecą w atomach, tak, po budzeniu, tutaj mamy inną linię, która świeci od ekscytonu, a inne od naładowanego ekscytonu. Możemy zbudować małe obiekty, tak zwane kropki kwantowe, w których też będą widoczne przejścia optyczne, ponieważ one będą malutkie, no to tutaj będą takie stany atomowe, jak atomy wodoru, S, P, D, tylko będą troszeczkę bardziej, może... Chyba nawet prostsze. Chciałem powiedzieć, że bardziej skomplikowane niż w atomie wodoru, tak naprawdę one są prostsze. I można widzieć, jak światło ucieka przy przejściach optycznych między powłokami S, P, D i ta energia właśnie pomiędzy pasmem pustym i pełnym odpowiada tej energii fotonu, który nam mówi o tym, co zostało zrobione. Ja mówię o tych kropkach kwantowych, bo Państwo pewnie słyszeli o tym, że można teraz kupić za jakieś kolosalne pieniądze telewizory z kropkami kwantowymi, prawda? I no właśnie to tam Państwo badacie ekscytony, quasi-cząstki, elektrony dziury, anihilację tego właśnie w ten sposób. Można, proszę Państwa, tak jak dyskutowaliśmy o tym, z dwóch fermionów zrobić bozon. Na przykład, proszę Państwa, tutaj mamy takie doświadczenie bozonowe, najbardziej bozonowe na świecie, czyli zrobienie par Coopera. Możemy z dwóch elektronów i jednego fononu tym razem,
Tak? Nie robimy fotonu, nie ekscyton, tylko fonon. Te zdrgania sieci sprawiają, że pojawia się para Coopera. Czy mógłbym pokazać lewitację w takim razie? Proszę Państwa, mamy tutaj specjalnie pokazany taki tor z... z parą Coopera, czyli nad przewodnikiem. Tak? Wyjaśnienie nadprzewodnictwa wymaga wprowadzenia quasi-cząstek złożonych z innych quasi-cząstek, czyli złożonych właśnie z quasi-dwóch elektronów i fononu. I to ten opis daje, pozwala na pojawienie się takich, znaczy zbudowanie z dwóch fermionów, z fermionu elektronu, jednego bozonu. Do tego wymagana jest niska temperatura. No i tutaj mamy, tylko nie ma na z tyłu. Tutaj mamy, proszę Państwa, taką parę Coopera i te pary Coopera zostały zalane azotem. Zaraz, o i mamy, proszę Państwa, tutaj mamy, tadam, można do kamery pokazać, że to rzeczywiście lewituje. O, jak ładnie lewituje. Widzą Państwo, że lewituje, tak? To jest nasz tego. A tutaj mamy, proszę Państwa, uwaga. Lewitowało. Lewitowało. Nie wiem, czy jeszcze on przeżyje tak, żeby tutaj przejść na naszą wstęgę Mobusa. Spróbujmy, proszę Państwa. Mamy zbudowane tutaj przez chyba jednych z współautorów jest Anita i Jarek i możemy Tak, mamy nasze pary Coopera, proszę Państwa, quasi-cząstki, tak? Naprawdę, to działa dzięki quasi-cząstkom. Tak, brawa dla Anity, na pewno, tak. O, jest dobrze, ma siateczkę. Dziękuję. A teraz, proszę Państwa, możemy jeszcze zrobić kolejny krok, tak? To tak jak mamy w jądrach atomowych, że tam jest tyle tych... tych kwarków i tych bozonów pośredniczących, tam bozon o bozon, to proszę Państwa, bierzemy teraz ekscyton, który jest bozonem. A pamiętacie ten ekscyton? Elektron, dziura i foton, tak? I teraz ten ekscyton możemy, proszę Państwa, ubrać w foton albo w foton ubrać w fonon i teraz mamy taką tablicę Mendelejewa, ale teraz dla bozonów, tak? I możemy, proszę Państwa, tadam, zrobić stan ubrany. Tak zwany stan ubrany, czyli cząstkę złożoną jeszcze raz z ekscytonu. Ten ekscyton wkładamy do takiej mikrownęki, to się nazywa. To są dwa idealne lustra. To są te tutaj takie napylenia takich cieniutkich warstw, to są tak zwane lustra Braga. W środku jest emiter, czyli studnia kwantowa, w której żyją ekscytony i te ekscytony umierają emitując foton, ten foton odbija się od lustra, pobudza do życia ekscyton, który umiera, emitując foton, który pobudza i one tak ze sobą cały czas, prawda, współdziałają. To jest troszeczkę tak jak ten ekscyton trochę cię... Są takie, u nas na trzecim piętrze jest taka łazienka, jak Państwo wchodzicie, to są dwa lustra. Jak się obejrzycie, to wszędzie macie po horyzont siebie, tak? Więc tutaj macie tak po horyzont tego ekscytonu. No i teraz my możemy w ten sposób zbadać ten układ, na przykład proprowadzić go do stanu kondensatu Bose'ego Einsteina, czyli nowego stanu materii. Macie pięć stanów skupienia, stały, ciekły, gazowy, plazma. A teraz niedawno macie jeszcze kondensaty Bose'ego Einsteina. Czyli sprawimy i ja Państwu pokażę taki krótki filmik, że będziemy widać jak bozony najpierw są gorące, są takie, mają właśnie taką krzywą paraboliczną i one w pewnych sytuacjach dla odpowiednio dużego intensywności świecenia one kondensują. Zrobiliśmy to u nas na naszym wydziale w laboratorium polaritonowym razem z dr Barbarą Piętką i trójką studentów. I tutaj mam, proszę Państwa, film, to co tutaj widzicie, to bezpośredni pomiar tej paraboli, tak? Ja będę świecił coraz bardziej, ponieważ te polaritony mają malutką masę. W związku z tym one będą kondensowały w temperaturze dużo większej niż
takie kondensaty atomowe. I a Państwo zobaczycie, że jak odpowiednia dużo gęstość będzie tych polarytonów, ona odpowiada tej mocy pobudzania, to nagle wszystkie skondensują do jednego stanu. I to nasz polski kondensat tutaj, na wydziale, tak? W specjalnych próbkach zrobionych z, jeszcze tam można pole magnetyczne, już tutaj w końcu jest ten kondensat, już się nie mieści, mamy coraz więcej nowych stanów, ale to jest próbka półmagnetyczna zbudowana przez laboratorium Wojtka Pacuskiego, a zmierzona w naszej grupie razem z dr Barbarą Piętką. Tak, to jest nasza duma, ale teraz można zbudować jeszcze, pomieszać bozony z bozonami i możemy zrobić stany podwójnie ubrane. To znaczy możemy wziąć ten nasz polariton ekscytonowy, o którym przed chwilą mówiłem, i jeszcze go związać z kolejnym bozonem. To już jest w ogóle już tak zupełnie trudno. Teraz tym razem z bozonem o takiej terahercowej długości fali. W tym celu trzeba pojechać do źródła, które ma takie terahercowe możliwości, to jest w Niemczech, w Dreźnie. Tam jest taki laser na swobodnych elektronach, tędy płyną elektrony, a tutaj jest taki undulator z magnesami i te elektrony płyną po takiej falce, emitując promieniowanie właśnie w zakresie teraherców. Tak mniej więcej wygląda ten eksperyment. Tu jest nasza próbka, poznają Państwo mikrownękę, gdzie tworzymy polaritony za pomocą światła czerwonego, a tędy wchodzi teraherce i te teraherce padają na kamerę. Już nie kamerę, światło z tego, już teraherce nie, bo są zatrzymywane w próbce, ale światło z tego wszystkiego pada na kamerę i teraz tym razem widać, że oprócz tych najmniejszych polaritonów pojawia się jakiś dodatkowe widmo pomiędzy tymi, które oczekiwaliśmy, i to jest ten trzeci, to jest ten właśnie podwójnie ubrany stan. Może tak, teraz o monopolach magnetycznych już Państwu za dużo nie powiem, chyba że będą jakieś pytania z sali, ale są możliwe na przykład w ciele stałym oglądanie monopoli magnetycznych. Natomiast chciałem na samym końcu jakby powiedzieć, że po co się tym zajmujemy. Otóż jak widać, dużo frajdy jest nie tylko w odkrywaniu świata, ale dużo frajdy jest w zaplanowaniu tak eksperymentu, żeby zobaczyć, jak na przykład dwa bozony z jednym fermionem, albo dwa fermiony z trzema bozonami, albo jak to wszystko wygląda. To, co Państwo z tego macie praktycznego, no to tak, ekscytony, prawda, elektrony dziury anihilują, mamy kolorowe źródła światła, mamy kropki kwantowe, tak, teraz będą wykorzystywane układy takie i lewitację magnetyczną. Patrzę, czy są sami licealiści na sali. W większości tak, to mogę pokazać. Akurat Richard Feynman był osobą, która badała cząstki elementarne, ale ona zwróciła uwagę dla tych osób, które nie umią po angielsku, to on powiedział, że fizyka jest jak dobry posiłek. Oczywiście mamy z tego jakieś praktyczne rezultaty, ale to nie o to chodzi. Także proszę Państwa, taki apel do Państwa, stwórzcie sobie quasi cząstki, zapraszam na nasz wydział i do zajmowania się tymi takimi rzeczami. Dziękuję panu Andrzejowi, Anicie, Jarkowi, studentom za zabawę, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.